Dzień dobry. Witam Cię serdecznie w codzienniku na 19 września. Pokazałem przed chwilą plastry. Każdy rodzic, który ma małe dzieci, wie, jak ważny jest plaster. I to najlepiej kolorowy, albo z ulubionymi postaciami z bajki. Nieważne, czy rana jest duża, czy wielka, naklejenie na nią plastra od razu psychicznie, duszpastersko pomaga. Dodaje energii, dziecko może od razu biegać. Czasami jak nie ma plastra, to przynajmniej buziak, przytulenie daje ten sam efekt. Ale jest w tym coś zawarte ciekawego, co ma związek z dzisiejszymi tekstami, bo chyba w przenośni, w życiu duchowym, w życiu codziennym, kiedy popełniamy błędy, to też mamy ochotę je jak najszybciej zakleić, taki symboliczny plaster nakleić szybko, żeby zniknęły, uciec od nich. A tymczasem w życiu duchowym to błędy, upadki, niepowodzenia mogą najwięcej nas nauczyć o tym, gdzie jesteśmy, kim jesteśmy, co w nas gra, co nas ciągnie daleko od Boga. Ale nie wtedy, jak chcemy jak najszybciej od nich uciec, ale kiedy staramy się odczytać, dlaczego poszliśmy w taką stronę. Co w nas jest takiego, co nas ciągnie w tym kierunku? I jaki to ma związek z dzisiejszymi fragmentami? Mamy słowa z psalmu 143. Nie pozywaj nas sąd sługi swego, gdyż nikt z żyjących nie okaże się sprawiedliwym przed Tobą. To jest doświadczenie każdego, kto zdaje sobie sprawę, że każdy z nas, nieważne czy jesteśmy tymi, którzy mają wybitnie wielkie błędy popełnione w życiu, czy też malutkie, gdybyśmy mieli stanąć przed Bogiem o własnych siłach i być skonfrontowanymi z prawdą o nas, bylibyśmy przerażeni. Okazałoby się, jak małostkowi jesteśmy. Jak wiele rzeczy, które nam wydaje się wspaniałe i wielkie, kryje w sobie wiele egoizmu, własnego interesu i wcale nie jest tak piękne, jak się wydawało. Słowa z Ewangelii pokazują nam, co się zmienia, kiedy w tej sytuacji pojawia się Chrystus. To słowa z pięknej historii, z 7 rozdziału Ewangelii Łukasza, gdzie Jezus odwiedza faryzeusza Szymona. No i w trakcie tej kurtuazyjnej wizyty nagle pojawia się kobieta. Mamy w Biblii Warszawskiej słowo jawno grzesznica. Zapewne chodziło o jakiś związek z cudzołóstwem, prostytucją. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ale kobieta, której szanowany nauczyciel czy człowiek przestrzegający przykazań nie chciałby dopuścić do stołu, do wspólnoty stołu, a ona ufa, że spotkanie z Jezusem może wszystko zmienić. I takie słowa w tej historii się pojawiają. Odpuszczone są grzechy Twoje. Wiara Twoja zbawiła Cię. Idź w pokoju. Moglibyśmy też przetłumaczyć, Twoje zaufanie uratowało Cię. Odejdź w pokoju. Ten pokój z Bogiem nie jest możliwy do odkrycia, odnalezienia o własnych siłach. Tylko w Chrystusie. I chyba też tak jest, że najwięcej duchowo uczą nas nasze upadki. Bo one mogą nas prowadzić do odkrywania łaskawego Boga w Chrystusie, do odkrywania tego, że Bóg ma z nami drogę do przejścia. W tej scenie z Ewangelii Łukasza Szymon też miał szansę przejścia pewnej drogi. W konfrontacji z tą kobietą mógł odkryć, że jego sprawiedliwość wcale nie jest doskonała, że on tak samo potrzebuje przede wszystkim łaski. I z tą myślą chciałbym Ciebie i siebie pozostawić. Czego możemy uczyć się z naszych błędów i w jaki sposób one mogą pomóc nam odkrywać przebaczenie w Chrystusie i to, jaka zmiana musi się w nas dokonywać i dokonać, żebyśmy byli tymi, którzy Go naśladują, którzy idą za Jego głosem. A na zakończenie słowa Marcina Lutra, gdzie jest odpuszczenie grzechów, tam też jest życie i zbawienie. Gdzie? W Chrystusie. Życzę Ci dobrego dnia.